Witamy serdecznie w hodowli koni Raja w Sieborowicach. Od 3 lat prowadzimy tutaj zajęcia z zakresu alpakoterapii. Nazywam się Beata Rosińska, jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą integracji sensorycznej i alpakoterapeutą. Popatrz, Roxanko, już ma ubrany kantarek. To jest kantarek. Kantarek. Roxanko, a jak ma na imię ta alpaczka? Kto to jest? Sagit, pewnie, że Sagit. Ulubieniec wszystkich dzieci. Sagit się prezentuje ładnie. Moje zainteresowanie alpakami już nastąpiło wiele, wiele lat temu, kiedy oglądałam bardzo ciekawy program w telewizji dotyczący terapeutycznego wpływu alpak na osoby chore, na osoby niepełnosprawne. I od tego czasu w zasadzie to zainteresowanie, we mnie było ogromne. Udało mi się tutaj nawiązać współpracę z właścicielami hodowli i od 3 lat prowadzimy systematyczne zajęcia z alpakoterapii. Daję mi całą kość. Chodźcie, chłopcy, kolacja. Kolacja, Roxanka daje pyszną kolację. Smacznego. Co powiemy im, Roxanko? Smacznego. Alpaki mają wzrost zbliżony do wzrostu dziecka, stąd bardzo dobry jest taki kontakt wzrokowy dziecka ze zwierzęciem i stanięcie tak oko w oko z alpaką, co rzeczywiście jest miłym przeżyciem, miłym doznaniem i dla dziecka ogromną radością. A pokażemy, jak on ma na imię. Gabrysiu, pokażemy. Sy, jak pokażemy? Sy, a, g, i, ty. Sagit. Tak, tak ma na imię. Alpakoterapia jako terapia naturalna służy wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Dla dziecka kontakt z alpakami jest na tyle ważny, że dziecko podejmuje przy alpace chętniej pewne aktywności, których na co dzień nie podejmuje z różnych względów. I dzieci podejmują takie aktywności, które są ważne dla ich rozwoju. Podejmują aktywność z zakresu motoryki dużej, motoryki małej, komunikacji werbalnej, pozawerbalnej. Dzieci uczą się karmić alpaczki, prowadzić na smyczy, uczą się opieki nad zwierzętami, więc to też ma bardzo taki pozytywny wymiar terapeutyczny pod względem rozwoju społecznego dzieci. Gabi, zamknij oczy teraz. Okej, Gabi, dobra. Cztery alpaczki do znalezienia. Cztery ale, p, a, k, i. Cztery, poszukaj. Gdzie są 4 alpaczki? Jest, dobra. Pięknie. Czy to jest? To jest szyte, tak. Takie manipulacyjne siodełko do ćwiczenia motoryki małej. No, co to za zadanie dla Gabrysi. Kontakt z alpakami pomaga generalnie wszystkim. Dlatego, że alpaki są na tyle miłe i sympatyczne i wzbudzają sympatię, że przy nich rzeczywiście czujemy się dobrze, czujemy się zrelaksowani. Alpaki bardzo właśnie pozytywnie wpływają na obniżenie napięcia psychofizycznego, więc dla wszystkich zestresowanych osób, zapracowanych, dla wszystkich dzieci taki rekreacyjny kontakt z alpakami jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny i miły i wpływający pozytywnie na nasze samopoczucie. Także zachęcamy do tego kontaktu wszystkich, którzy tego potrzebują, wyciszenia, odstresowania. Jak jedzą koniczynkę, już ma jedzą od razu. Tak? A jak pokazujemy alpaka? Jak mówiłyśmy, Gabrysiu, uzgodni. A i długa szyja. To jest literka A, tak? A, jak alpaczka. I to, że mają długie szyje, to tak pokazujemy alpaczki. Gdzie? Ale pięknie wystrojony. Brawo, Sagi. Zrobimy mu brawo? Brawo, brawo. Super wyglądasz, Sagi. Okej. Okay. Okej. Spróbujemy, Gabrysiu, zmierzyć jego wysokość, czyli od ziemi, tak, dobrze, do główki. Ile stąd? Tak, mierzymy wysokość Sagita.